Nagrywam ten odcinek dzisiaj, bo być może są jeszcze ludzie, którzy nie wiedzą, czego ich dzieci będą uczyły się w szkołach. Być może nie wiedzą, że fakty historyczne można nagiąć tak, aby prawda była wygodna dla wszystkich. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś znowu właśnie o polskiej edukacji, jednak jeśli nie zobaczę jakichś konkretnych sprzeciwów w opozycji, to chyba nic innego mi nie zostanie, jak przypominanie im codziennie, że coś trzeba z tym zrobić. X to nie jest ich praca. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, to zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz już nie przedłużam, zaczynamy, zapraszam. Wiadomym jest, że im mniej Polaków w polskim rządzie, tym gorzej. Jednak mamy taką sytuację, że osoby decyzyjne, tym bardziej w sprawach naszych dzieci, ich postrzegania świata w przyszłości, ani w jednym centymetrze swojego ciała Polakami nie są. Jest to dla mnie nad wyraz szokujące, że im nawet nie jest wstyd mówić takie rzeczy publicznie, wiedząc, że wielu Polaków swoją historię pamięta, zna. Posłuchajcie. Przejdźmy znowu do spraw edukacyjnych. Ukraińskie dzieci w Polsce, podkreślmy, tak, bo nie mówimy o dzieciach w Ukrainie, powinny się uczyć o naszym postrzeganiu rzezi wołyńskiej? Polskie dzieci i dzieci ukraińskie powinny uczyć się historii w taki sposób, w jaki wypracujemy to wspólnie my i Ukraińcy. To jest bardzo, bardzo istotne. Tak jak my i Niemcy wypracowaliśmy wspólny sposób nauczania historii, tak my z Ukraińcami powinniśmy wypracować tutaj wspólną metodę i wspólną treść nauczania historii. Wspólną treść nauczania historii. Rozumiecie to? Będą nam nie dość, że Niemcy, to jeszcze Ukraińcy historię pisać. Polakom oprawcy będą pisać historię. Pani Mucha jest niezwykłym zjawiskiem w polskiej polityce i ktoś powinien ją chyba uświadomić, że niekoniecznie wie, co robi. Bo wiecie, jak to będzie. Będą pomijane fakty, pomijane te rzeczy, do których Ukraińcy się nie przyznają. I ja wiem, że nasz rząd nie tyle, co będzie współpracował, a zgodzi się na bank na to, co poda Ukraina, żeby nie urazić ukraińskiej mniejszości w polskich szkołach. Zaznaczam mniejszości. I tak jak kiedyś rodzice historii uczyli w domu, tak teraz przyjdzie nam robić dokładnie to samo. W okresie okupacji niemieckiej organizowano tajne takie komplety, gdzie uczono prawdziwej historii Polski, a ja sobie nie przypominam, żeby mnie ktoś informował o jakiejś okupacji. Okupuje mnie w tej chwili rząd z Muchą na czele. Przecież w czasach PRL krążyły wydawnictwa takiego drugiego obiegu zawierające właśnie treści historyczne zakazane przez cenzurę. Jednak kiedyś instytucje kościelne często były właśnie takim miejscem, gdzie można było uzyskać taką alternatywną wiedzę historyczną. Teraz ludzie od tego kościoła odchodzą. Ja nie pamiętam oczywiście tych czasów, jednak było coś takiego jak Radio Wolna Europa. Audycje tej rozgłośni były dla wielu Polaków źródłem wiedzy o historii nieobecnej w oficjalnym przekazie. I czy faktycznie idziemy tym tropem, że oficjalny przekaz będzie inny od rzeczywistości? Bo może pani Mucha nie wie. To ja jej powiem. Kilka różnic pomiędzy Polską a Ukrainą. Polska podkreśla masowość zbrodni, często mówiąc o 100-130 tysiącach ofiar. Ukraina często podaje niższe szacunki liczby ofiar. Polska określa je jako ludobójstwo lub czystkę etniczną. Ukraina częściej używa terminu tragedia lub konflikt polsko-ukraiński. Polska akcentuje planowany charakter akcji UPA. Ukraina częściej wskazuje na długotrwały konflikt i wcześniejsze napięcia. Polska podkreśla pokojowe współistnienie przed wojną. Ukraina zwraca uwagę na politykę polonizacji w okresie międzywojennym. Polska podkreśla obronny charakter polskich akcji odwetowych. Ukraina czasem wskazuje na symetrię działań obu stron. Polska kładzie nacisk na odpowiedzialność UPA i ukraińskich nacjonalistów. Ukraina częściej mówi o odpowiedzialności obu stron. Polska dąży do szerokiego upamiętnienia ofiar. Ukraina jest bardziej powściągliwa w kwestii upamiętnień, bo przecież wtedy się wyda, ile polskich dzieci Ukraińcy zabili. Polska nienawidzi Bandery. Ukraińcy czczą Banderę. I teraz sobie wybierzcie, jaka wersja będzie w podręcznikach. Oni idealnie zaczynają walczyć z prawdą historyczną i tożsamością narodową Polaków. Ja mam tylko pytanie do tych polskojęzycznych polityków. Czy my, Polacy, czy polscy historycy, będziemy tworzyć podręczniki dla Niemców czy Ukraińców? Czy tylko nam się zamazuje historię na naszych oczach? W sumie ta wypowiedź Muchy u tego redaktora sama w sobie jest obrzydliwa. Jednak zachowanie dziennikarza również jakieś takie jakby się
zgadzał z tymi śmieciami, co na plecie? No ludzie, czy ktoś w końcu zacznie myśleć w tym kraju? Już po nich będzie ciężko cokolwiek posprzątać. No jak dla mnie to po prostu łapy precz od naszych dzieci. Jak nie ta nowacka Barbara, która mówi, że to nauczyciele praktykujący powinni pisać podręczniki, a nie profesorowie czy historycy. Ja się pytam, kto ma pisać? Józef Faciuk, idiota? Takiemu człowiekowi nie powierzyłabym firmowego maila do napisania, a co dopiero podręcznika. Jak zwykle Polska znowu stanie się takim sługą pańszczyźnianym dla innych narodów. Jak zwykle przyjdzie jakaś partia, powie wstajemy z kolan, ślepo byleby się pozbyć tego co jest, głosujemy podobnie. I tak się właśnie kręcimy od wielu, wielu lat. Nie wiem jak wy, ale moje dzieci będą znały tę prawdziwą wersję historii, bo żadne hachły dzieci nauczać mi nie będą i tym bardziej przeinaczać prawdę historyczną. Dostałam maila, w którym poproszono mnie o nagłośnienie protestów, tak więc, że jestem zdenerwowana do granic możliwości, to te protesty nagłośnię. Wejdźcie na Facebooka, na grupę, która się nazywa Podaj Dalej Protest Obywatelski i jeszcze jedna Protest Obywatelski / Emigracja. Tam macie informacje, gdzie i kiedy odbywają się protesty. Możecie poudostępniać informacje z tym związane. Niech się niesie, bo faktycznie ludzie stoją, protestują, a nikt o tym nie wie. Także warto może wesprzeć tych ludzi, póki jeszcze cokolwiek chce im się robić. Bo wiecie, że jak coś się długo robi i nie przynosi to żadnych efektów, to ludzie zwyczajnie odpuszczają. No sama tak mam, że jak widzę, że daję z siebie wszystko dla dobra jakiejś grupy ludzi, a ta grupa ludzi nie robi nic, żeby pchnąć wagonik dalej, to po pewnym czasie z rezygnacją odpuszczam. Także skoro są ludzie, którym się chce, którzy swój wolny czas poświęcają, żeby cokolwiek nagłośnić, to ja zachęcam chociaż podać dalej tą informację. No niech się niesie. Bo przypomnijcie mi, kogo nie było przy odsłonięciu pomnika rzezi wołyńskiej? No szybciej można byłoby pewnie powiedzieć, kto był. Jednak no, zabrakło prezydenta Polski. Byłby to ukłon w stronę ofiar, jednak po co? Jednak w dniu niepodległości Ukrainy klęczał. Także kochani, uśmiechamy, bo nic innego nam nie pozostało. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle, jak się zapowiada. Dajcie znać, co myślicie o nowej historii dla dzieci. Czy może waszym zdaniem to dobrze, bo co było, to było, nie ma co psuć nastrojów. Czy może jednak będziecie protestować? Czekam jak zwykle na wasze opinie w komentarzach. Jeśli chcecie wesprzeć mnie trochę, pomóc troszkę, to zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu, bo jak widać, może się przydać. No już, buziam.